Halo, dobra, nagrywa się. Jest wszystko okej. Okay. Kto wrócił? Widać mnie w kamerce, tak dalej. No, coś tam widać. Kto wrócił? Imigrant z Polski. Czy żałuję, że wyjechałem? A może raczej powinienem użyć słowa wyleciałem. Jak coś, co jakieś szumy i tak dalej, no to kurwa, nie wiem, coś będę się starał poradzić. Czy żałuję, że wyjechałem? W jakimś stopniu na pewno. To się wszystko tak wydaje, że za granicą Polak to ma kurwa to, 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 to. Znaczy powiem tak. Coś takiego jak rasizm istnieje na świecie i jest bardzo powszechny. O tym się często nie mówi. Ale jak przyjdzie co do czego, to łatwo się o tym można przekonać. Dobra, wiecie co? Wiecie co, ja może bym, nie wiem, poekspił sobie, bo miałem przeekspiać ogólnie tą czaszkę i tak dalej. Przez ten czas zdobyłem chyba z 2 hera, wybiłem z 2 levele prawie. I na czym się ekspi? Na mieśkach czy na piratach? Na mieśki pójdę. Kurwa, jakieś brudasy drą mordę za oknem. Tak, mogę nawet wam kiedyś ten pokazać, jak mieszkam i tak dalej, ale czy długo będę tu mieszkał, czy nie odwiedzi mi się, bo no jest jak jest. Powiem wam tak. Na pewno jeśli przychodzi do załatwiania, jeśli mogę wam opowiedzieć o tym, jak się żyje i tak dalej, no to spoko. To się tak wydaje, że wyjeżdżasz ogólnie za granicę, możesz sobie kupić to, 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 to. Tak, to jest prawda. Nie będę mówił, że odłożyć na jakiś telefon. Na przykład ja kupowałem sobie Huawei P10 Lite, bo mi się stary telefon, który miałem przez 5 lat, kurwa, nie chciał mi się wymieniać, bo jakoś nie bawi mi wydawanie aż tylu pieniędzy. To na tego Huawei'a zarabiałem 2 dni. Moja dziewczyna kupiła sobie potem P20, bo tak samo, no, ona zgubiła. To wyszło jakoś 3 dni, coś takiego. Nie, 4. Bo ona zapłaciła dużo więcej jak ja. Ja tam kupiłem bardzo tanio. Czy na właśnie telewizor, który też sobie zajebałem w 4K, patrzę z tyłu, okazuje się, że jest polski. Bym w sumie przekręcił tą całą maszynerię, ale PlayStation 4 sobie kupiłem. Wiecie ile? I kupiłem sobie 4 gry. To ceny czasem mnie też rozwalały i to na plus, tak? No nie będę o tym mówił. Cena. Kurwa. Wiecie na czym teraz napierdalam? Nie, bo komputera stacjonarnego z Polski to ja nie przeprowadziłem. Na początku miałem komputer, ale dobra, bo ja już gubię wątki. Ale też gubię ping, kurwa, bo internet tutaj to nie jest nic rewelacyjnego. Dobra, chyba się nie wyjebię. Mam ustawione mistrzostwo walki i tak dalej. Gdzie to jest? Aha, dodałem sobie kurwa umkę, ja pierdolę. Instant hit. Dobra. To powiem wam tak, wiecie ile na przykład. Kupiłem sobie 4 gry. Była to Mafia. Boże, to był Wiedźmin Trójka, to kupiłem sobie w Polsce. To nie wiem, 120 zł. No to dobra, już o złotówkach nie mówimy, bo to była jedyna gra, bo nawet nie wiedziałem, że da się coś takiego jak pobrać dubbing czy napisy z internetu, bo ja w PlayStation nigdy nie siedziałem, ale postanowiłem sobie kupić, bo nie był to jakiś tam wielki koszt, jeśli zarabiasz w innej walucie, nie siedzisz w Polsce. No w Polsce, jak masz, nie wiem ile kosztuje PlayStation 4. Z 1000. 200 zł. Niektórzy to kurwa tyle zarabiają miesięcznie. Więc sobie pomyślcie, jak człowiek ma odłożyć na coś takiego. A moim zdaniem już na same PlayStation czy Xboxa to nie jest problem odłożyć, aż taki, ale kupić grę za 250 zł, to już jest większy problem. Inny przypadek, jeśli zarabiasz w euro, funtach, koronach czy jakiejś tam innej chujej mojej walucie. Bo na to jest łatwiej. Na elektronikę jest dużo łatwiej. To tak. Mam Wiedźmina.
Mam Mafię Trójkę. Mafia Trójka kosztowała mnie, wiecie ile? Tyle co. Jakbym chciał teraz iść o tam od Maca, to tyle samo zapłaciłbym za Big Maca, co za Mafię. Na Mafię pracuję jakieś pół godziny. Kupiłem sobie kurwa grę. Można? Można. Fallouta? Tak samo. Tak samo. Taka sama cena. Więc no kurwa, mnie to właśnie rozpierdala, że w tym kraju możesz sobie kupić grę na PS4, która, no dobra, no nie jest może jakoś w dniu premiery czy coś takiego, no już trochę jakby o tej premiery jest, ale kupić grę na PS4 za tyle samo, co możesz sobie Big Maca kupić, no to jest spoko. No nie będę o tym mówił. I można się też nałykać, powiedzmy, takiego widoku, że jest tu fajnie, 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 fajnie. Bo niby jest. Tylko jeśli jesteś Polakiem, jeśli jesteś Litwinem, jeśli jesteś Ukraińcem, no dobra, Ukraińcy to raczej tylko do Polski biorą, ale dobra. To jeśli jesteś nie z tego kraju, to się możesz ostro czasem powkurwiać. Bo jesteś traktowany jako człowiek drugiego sortu. To po pierwsze. Ty się wtapiasz w to otoczenie, ale i tak wszyscy, jeśli rozpoznają, że ty nie jesteś z tego kraju, bo nawet po języku, po stylu mówienia, po wielu czynnikach da się takie rzeczy wychwycić, to ludzie ci, czy w urzędach, czy w robocie, będą wymagać od ciebie jedno: żebyś zapierdalał, że jesteś kurwa jakiś głupi i tak dalej. I to już są, wiecie, takie nawet stereotypy, że Polak to złodziej. To też są tutaj na świetle dziennym. Więc tak, da się tutaj żyć jak człowiek, ale jakbyś się urodził jako rodowity Norwek, Anglik, kurwa Francuz czy coś takiego, no to byłoby ci łatwiej. O Francji to już nie mówię, bo Francja to tam coś innego, ale no jako emigrant trzeba się przyzwyczaić do takiego życia. Na przykład tak samo doskwiera mi, no chodzi o to, że jest bardzo ciężka praca, tak? I to wszędzie. Oni tak samo powiedzmy od Polaka nie zrespektują ci papierów polskich, zrespektują ci jedynie to, czy się nadasz, tak? To właśnie na tej zasadzie wygląda. Czy nawet niekiedy dyplomy z niektórych uczelni tak samo mogą ci nie zrespektować. Z VAT-u na przykład to wiem, że na całym świecie jest, ale dobra. No więc, ale tak nie zauważyłem tego kiedyś, ale jak pracowałem w Polsce, tak samo jak widziałem tych wszystkich Ukraińców, Czeczenów i tak dalej, to jednak to jest takie samo traktowanie. My tak samo traktujemy Ukraińców, tak jak gdzie indziej traktują Polaków. I tak to właśnie wygląda. Jedyne co tutaj mam, tak naprawdę, no jest moja dziewczyna. Tak, no to mam się do kogo odezwać, ale tak ze znajomą, no dobra, jest jej rodzina jakaś tam i tak dalej. Czy w ogóle rodzina, ale i są pieniądze. No spoko, wydasz te pieniądze, tam odłożysz te pieniądze, ale trochę doskwiera taki smutek, że no, w Polsce znało się trochę osób, było się tylko odezwać. Jeszcze jak kogoś, powiedzmy, nas nie trzymało nic w Polsce, tak? No to spoko, ale jak kogoś, nie wiem, dużo jest takich osób, co emigruje, na przykład w Polsce ma dzieci, żonę, nie wiem, coś takiego. No mi jest, powiedzmy, trochę smutno. Mimo że myślałem, że wyjadę i będę miał wyjebane w ludzi z Polski i tak dalej, no ale tak nie jest. Co bym jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem. Wrócił sobie chłopaczek po ilu to? Po 3-4 miesiącach? No, coś takiego by było. Bo jakoś często wyleciałem, a teraz znów się pojawiam. Nie no, jeśli chcecie, czy nawet jakiegoś vloga bym miał walnąć, czy jeśli was oczywiście to ciekawi, czy nie wiem, poopowiadać wam, czy pokazać jakieś żarcie i tak dalej.
Nie wiem, spotkaliście się z czymś takim jak kola waniliowa? No to tutaj znalazłem coś takiego. Albo sprite ogórkowego? Tak, sprite ogórkowego. Są takie rzeczy. No akurat. Ale było coś takiego, że ja też przyjechałem do Polski na pewien czas, bo musiałem sobie. Bo mi ważność paszportu wygasła i musiałem sobie to załatwić, tak? Musiałem sobie wyrobić nowy na 10 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, pierwsze wrażenie, jak przyjechałem do Polski, to byłem taki wkurwiony, naprawdę wkurwiony. Wiecie czemu? Bo trochę wkurwia człowieka to, że samolotem lecisz tyle samo, czyli 2 godziny, co jedziesz pociągiem z Warszawy do Siedlec. No to mnie zdenerwowało, bo tam były opóźnienia i w ogóle. Gdzie taka podróż pociągiem powinna zająć godzinę? No to mnie trochę wkurwiało. W ogóle już takie pierwsze nastawienie Polaków i tak dalej, no trochę, nie powiem, też się gorzej czułem tak, jeśli chodzi o klimat, bo przyzwyczaiłem się do innego. Więc jeśli się przebywa w jakimś kraju przez jakiś czas, a potem się wraca gdzie indziej, czy nawet pierwszy raz się wylatuje, to takie rzeczy się odczuwa. Nie mówię, że tam na tydzień czy na dwa, ale tak powiedzmy wyżej jak miesiąc, to już człowiek przyzwyczaja się. Czy to do innego powietrza, serio takie rzeczy czuć. No i będzie sobie teraz chłopaczek siedział na emigracji i napierdalał w towargonem. No dobra, no ale ile można nawet, czy do kolegów tu wyjść, czy coś takiego, no nie, wiecie czemu, bo ja tu nie znam nikogo. Poza tym, no, tak jak mówiłem o tym rasizmie, to uwierzcie mi, że jeśli, załóżmy, zobaczą Polaka, który jest pijany i tak dalej, to powiedzą, a, patologia przyjechała i tak dalej. Jeśli zobaczą od siebie z kraju, nie, wszystko jest w porządku. Ludzie potrafią zabić za to, że widzą, że ich rodowa, że dziewczyna z ich kraju chodzi z Polakiem. Są takie przypadki, że potrafią cię zabić. Tak samo, no, że tak powiem, w cudzysłowie ciapacy. No to są dobre cwaniaczki, powiem wam, bo gadałem z jednym takim, znaczy to nie był ciapak, to był Turek, a bardziej ciapaki to się mówi na tych z Syrii, tak? Więc gadałem sobie z jednym Turkiem i nie, spoko była rozmowa. Tak się wkurwiłem, pamiętam, wyszedłem sobie przed dom, o północy. Gadałem sobie z nim tak z godzinę i tak dalej. On mi mówi, ty wiesz co, samochód mi rozjebali, a ja mówię, a, właśnie, bo z wypadkami samochodowymi to tu jest kurwa tak, że jedzie, właśnie to rozpierdala ludzi, że ludzie tutaj, wiesz, może wykonują nawet najgorsze roboty i tak dalej, ale ich kurwa stać na wszystko. A w Polsce są ludzie, co nie wiem, mają jakieś nawet wyższe stanowiska, a nadal jeżdżą tym starym kurwa Citroenem Picasso z 2003 roku, który już ma tak zajechany kurwa silnik, że to szok, nie? A tutaj każdego stać. Naprawdę, kupno samochodu z salonu tutaj nie jest nic. I zauważyłem, że w Polsce by bardziej szanowali te samochody, a tutaj typ ci potrafi z imprezy wracać, na przykład w sobotę, przypierdolić w trzy samochody i jeszcze w czwartego dupą jechać. Na mojej ulicy przez 2 tygodnie były takie wypadki, że co najmniej cztery samochody zawsze musiały ucierpieć przy tym wypadku. Naprawdę. I to nie, że przerysować, tylko dosłownie zderzaki kurwa latały. Przed moim domem kurwa leżał rozpierdolony Citroen C3, który nie miał dosłownie drzwi. A 300 metrów dalej weterynarza postanowił wjechać jeden samochód, a drugi mu dupą wjechał. No więc, kurwa, jak ja sobie czasem pomyślę, Boże, jakby Polacy mieli takie samochody, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby tak kurwa jeździli. A powiedzieć wam coś jeszcze? A nie, nie, to nie. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Już no śmiesznie się żyje, ale też naprawdę zrozumiałem w tym kraju będąc, że pieniądze to nie wszystko.
Ja lubiłem pieniądze, ale kiedy przyjechałem tutaj, kiedy zobaczyłem, że pieniądze to jest praktycznie jedyna rzecz, którą tutaj człowiek może posiadać, który przyjeżdża, przylatuje, a takie inne wartości, jak powiedzmy, nie wiem, rodzina i tak dalej, no, czy nawet czułość, to uwięź z Polską. A, dobra. I wróciłem do tej Polski, kupiłem sobie właśnie komputer za 4000, na którym właśnie napierdalam. Widziałem, że jakieś szumy słychać, więc jak coś, to sorry. Ale nie. Jakie ma parametry? To jest i7, 7700U chyba. I GeForce 1050 GTX. Innych nie było, było tylko 1050. I zrobię takie centrum dowodzenia. Tu mamy kamerkę, tu mamy mikrofon. Jakieś tam szumy są, więc pewnie będę musiał w Audacity to obrobić, ale nie martwcie się. Vegasa mam i tak dalej. Ale właśnie... Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Wiecie, co mnie rozpierdala? Że... Powiedzmy, jak ja sobie czasem pomyślałem, ile w Polsce kosztuje jeden KitKat, jedno Bounty i tak dalej. Mam takie dalecie może? KitKatów nie mam, ale mam jakąś okropną czekoladę. Aż dziwne, wszystko mi już chyba zeszło. Bo jak ja kupuję słodycze, to je zaraz opierdalam. Jak patrzysz czasem na cenę ogólnie słodyczy i tak dalej, to ciężko jest nie przytyć. A pierwsze wrażenie, jak się przejechało do Polski i się wzięło całą siatkę, znaczy, dobra, wzięło się pół siatki ogólnie jakiejś słodyczy w Biedronce. 30 kurwa 5 złotych. A tutaj to ja bym... No właśnie to mnie rozpierdala, że tutaj na cały przykład na dwie torby słodyczy ja mogę pracować kurwa godzinę i chuj, nie? I się nawpierdalać. No okej, możesz sobie zaoszczędzić na telefon. Możesz sobie zaoszczędzić na to, na tamto, na tamto, na tamto. No ale jednak ciągnie do tej Polski. Mo. Dobra. Jak wrócę w czwartki, to ja wrócę. Nagrywa, nagrywa. Dobra. A jak z tym laptopem będzie, to nie wiem, ale podoba mi się w miarę, że ma dysk SSD. No i długo nie czekam na włączenie komputera. No są nie parę chwil. No, jakoś tam z 8 sekund. Mówią, że 5 sekund, ale w praktyce wychodzi 10. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No i idzie poznać trochę kultury, tak? To nie będę kłamał. Trochę człowiek potrafi. Człowiek trochę potrafi, nie wiem, niektóre rzeczy się dowiedzieć, niektóre rzeczy spróbować i tak dalej. Ale nie wiem. Ja za nikogo tak samo nie mogę decyzji podjąć, tak samo nikt za mnie tej decyzji nie mógł podjąć. Musiałem ją sam podjąć z dziewczyną, więc. No ale mam chwilę, że żałuję. I to naprawdę. Już nawet jeśli chodzi o robotę, nie? W Polsce to ja sobie, kurwa, się opierdalałem, nie będę kłamał. Ja wam to mówiłem, ale kurwa jest ciężko, ale jest ciężko. I w ogóle też więcej miałem takiej pasji, bo na przykład jechałem sobie ze znajomymi w Siecach, mówię, ej, wiecie, że tu lit będzie, ej, wiecie, że tu chodnik robiłem, a wiecie, że 3 tygodnie temu tutaj osnowa była, ją wyjebali. No i z pracy była taka większa satysfakcja, a teraz to takie wyjebane.
Ale fakt, na takie rzeczy jak elektronika czy jedzenie łatwiej jest zaoszczędzić, ale jak sobie weźmiecie pod uwagę. Dobra, inne samochody. No i w sumie też na mieszkanie. Na co jeszcze łatwiej? No, nie będę kłamał, że chyba na wszystko. I jakby co, to nie, tu samochody nie jeżdżą na gaz. No, właśnie tak jest, że w Polsce to pamiętam, że pod każdym blokiem były korki z gazem w jakimś kurwa Oplu Astra, czy w jakimś tam, nie wiem, Cinquecento zagazowanym, czy jakimś, nie wiem, czymkolwiek, ale z gazem oczywiście. A tutaj, jakbyś nawet miał samochód na gaz, to byś miał ciężko go w ogóle zatankować, bo tych miejsc, gdzie możesz Alpeka zalać, to może są dwa na miasto. Może więcej, może z pięć. No ale wiecie, o co chodzi. No, tak samo tutaj nie opłaca ci się batonika kupić, opłaca ci się 7 kupić. Nie opłaca ci się kurwa przytyć. Ale śnieg. U was w Polsce tam śnieg pada chyba, co? Słyszałem, że w górach trochę śnieg popadał. Ale powiem wam, wiecie, jak ja mam dziwnie z robotą? Wydaje się, jak normalny człowiek pracuje od poniedziałku do piątku przez 8 godzin, to wiecie, jak ja pracuję? Po 12 godzin. Tylko pracuję, załóżmy, od poniedziałku do czwartku pracuję 12 godzin. Mam 4 dni przerwy. I ten dzień zawsze mi się przesuwa, że zaczynam w poniedziałek, zaczynam we wtorek, zaczynam w środę i tak dalej. No bo tydzień ma 7 dni, a ja, powiedzmy, ten cały cykl ma 8. I powiem szczerze, że wolałbym pracować jak w Polsce po 8 godzin. Bo ja pamiętam, że mój dzień w Polsce to wyglądał tak. Poszedłem sobie do pracy, w pracy się popierdalałem i tak dalej. Easy, 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 kurwa, o tak, o, idę sobie spać nawet w robocie. Albo popierdolisz głupotę ogólnie tam z ludźmi na budowie. I tak to wyglądało. A tutaj pracujesz 12 godzin, od 6 do 6, wrócisz zjebany po robocie. I wiesz, na co masz ochotę tylko? I spać. I zjeść, umyć się i spać. A jak pracowałem po 8 godzin, to jednak człowiek miał więcej życia. Poszedłem sobie do tej pracy, poszedłem potem po pracy do dziewczyny, posiedziałem o 22, wróciłem, poszedłem spać o 24, jeszcze w lola ponapierdalałem. I kurwa, normalnie każdy dzień jakoś wpływał na ciebie. Nie żyłeś pracą. Praca to był tylko element twojego życia, a tutaj ja się czuję, jakbym dosłownie tylko pracował, 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 pracował. A te 4 dni wolnego to mi mijają, kurwa, jak weekend. Tak, i niby się mówi, o, bo masz te 4 dni na życie prywatne. Tak, kurwa. Tylko jak masz taki cykl, że pracujesz po 12 godzin, to nie jest zbyt fajnie. Bo nie da się, naprawdę, nie da się, ale bo chodzi mi o to, że kiedyś pamiętam, że taki cykl ogólnie testowali w Niemczech, czy ludziom się będzie chciało pracować, czy będzie im lepiej tak pracować i tak dalej. I im wyszło, że niby lepiej. Mi osobiście tak średnio odpowiada, bo to tak jak załóżmy, chodzicie do szkoły, nie? Chodzicie sobie do szkoły, o, wkurwieni, chodzimy do szkoły, kurwa, przyrka, matma, historia i tak dalej, nie? Czasem macie takie chwile, ale bym posiedział w domu. No ale na przykład załóżmy, złamiecie nogę i nie chodzicie do szkoły tam, powiedzmy, czy tam są wakacje i trochę wam, powiedzmy, tęskno jest za tą szkołą i tak dalej. To tak samo jest trochę, no powiedzmy 4 dni to jeszcze może nie dużo, ale ja mam tak, że wolałbym jednak mieć mniej tego wolnego, ale więcej życia w tym tygodniu. Bo to jest straszne, ja nie lubię kontrastu. Kiedy lubię popadać z jednej skrajności w drugą i przedzielać aż tak sobie tego życia. Więc dobra, wiecie co, ja może nie będę już głupot pierdolił. Jeśli chcecie, to będę się jeszcze odzywał, jeśli coś tam nagram.
O. Dwa szczęśliwe weekend, który siedzi w piżamie i tutaj. Co wam mogę pokazać? Jeszcze moje centrum dowodzenia. O, patrzcie. Jakbym miał kamerkę, to bym wam jeszcze polatał sobie po domu, ale ona jest na kawę. O, patrzcie. Tu jest okno. Tu jest ten. Telewizor z Polski. 40 cali w Ultra HD. Mogę sobie normalnie streama zrobić w tym 4K. Dobra. Tam mam szafkę z żarciem. O. Tu mam okno na świat. Tego okna na świat wam nie pokażę, bo kabel mi nie sięgnie. Znaczy, jakbym się bardzo uparł, to bym mógł przenieść to. Odłączyć od zasilania. Dobra, wiecie co? Pokażę wam następnym. Ale się fajnie lata z tą kabelką. Dobra, siema.